Wziął sobie kiedyś pewien szary wróbelek, którego życie było niekończącym się pasmem zmartwień i kłopotów. Był jeszcze w skorupie, a już miał swoje problemy. Czy uda mi się wydostać z tej twardej skorupy? Czy nie wypadną z gniazda? A czy moi rodzice zdołają mnie wyżywić? Zaledwie uporał się z tymi zmartwieniami i miał wyfrunąć w powietrze po raz pierwszy, pojawiły się następne wątpliwości. Czy moje skrzydła zdołają mnie utrzymać? A jak rozbiję się w drobiazgi, kto mnie pozbiera? Kiedy mógł już latać, to znów zaczął narzekać. Czy uda mi się znaleźć żonę? Czy zdołam zbudować gniazdo? Pokonał również i te problemy, ale wciąż się zadręczał. Czy wylęgną mi się pisklęta? A co będzie, jeśli trafi w drzewo piorun i spali całą moją rodzinę? A jeśli jakiś sokół rozszarpie moje pisklęta? Czy w ogóle zdołam je wyżywić? Kiedy wypluły się zdrowe, wesołe i śliczne pisklęta, zaczęły już trzepotać skrzydełkami, wróbel wciąż narzekał. Czy oby mają wystarczająco dużo jedzenia? Czy uda im się uciec przed kotem i innymi drapieżcami? Pewnego dnia pod drzewem zatrzymał się Jezus. Wskazał palcem na wróbla i powiedział: spójrzcie na te ptaki niebieskie. Nie sieją, nie orzą, nie zbierają żniwa, a Pan Bóg żywi je wszystkie. Wtedy to szary wróbel zdał sobie sprawę, że niczego mu nie brakowało. Jednak nie uświadamiał sobie tego. A ty zrób spis tego, co masz. Podziękuj Bogu i bądź szczęśliwy.